Loża radiowa. Druga godzina Loży Radiowej. Zbigniew Górniak i Tomasz Gdula oraz dr Łukasz Wolak, historyk, specjalista od historii o tajnych agentach polskiego wywiadu ulokowanych w Niemczech. I nie tylko polskiego wywiadu, o generalnie o losach polskiej emigracji, czy ludzi, którzy zostali po wojnie zmuszeni do pozostania na terenie Niemiec, bądź też dokonali takiego życiowego wyboru, a ich losy były bardzo, bardzo skomplikowane, panie doktorze, prawda? Tak, witam państwa bardzo serdecznie. To na pewno część tej historii, którą się zajmuję, ale wiele słuszności jest w panów słowach. To skupmy się na tym właśnie wątku Polaków, którzy po II wojnie światowej mieszkali w Niemczech. Ponieważ a nie na tych sprawach typu James Bond? Ale może od tego zacznijmy, zaraz do tego przejdziemy. To jest jakby nieuniknione i się bardzo ze sobą łączy, co zaraz naszym słuchaczom udowodnimy. Panie doktorze, Polacy, którzy przebywali w obozach koncentracyjnych i tam zastał ich koniec II wojny światowej, zostali wyzwoleni, ale wcale nie byli wolni. Tak, to prawda. Wiąże się to przede wszystkim z ogromną masą tych ludzi, którzy zostali w czasie okupacji, w czasie II wojny światowej przemieszczeni na teren byłej III Rzeszy. I rzeczywiście oni z chwilą wyzwolenia uzyskali, czy zostali wyzwoleni, bo te obozy rzeczywiście finalnie przez wojsko alianckie były wyzwalane. Ale szybko okazało się, że tak ogromna masa ludzi rozproszona na terytorium jeszcze jednak mimo wszystko okupowanych Niemiec będzie stwarzać pewne trudności w przemieszczaniu się jeszcze jakby nie było nadal wiemy, operujących wojsk alianckich. Wielu było tych ludzi? To znaczy z literatury naukowej, z przedmiotu badań wynika, że z chwilą zakończenia II wojny światowej na terenie okupowanej Rzeszy znajdowało się blisko 13 milionów ludzi różnych narodowości. Z czego tutaj należy podkreślić, Polacy stanowili największą liczbę, szacowaną, to są niestety dzisiaj szacunki, operujemy dzisiaj niestety tylko szacunkami, ale można przyjąć, że to było około 2 do 2,5 miliona polskich obywateli. Po wojnie ilu z nich zostało tam za Odrą? Trzeba, myślę, na początku wskazać, że alianci już z końcem wojny przygotowywali sobie pewne projekty związane z repatriacją, w cudzysłowie rzecz jasna. I oni te plany zamierzali i właściwie wdrożyli zaraz z chwilą zakończenia wojny. No niemniej jednak okazały się one niestety płonne, ponieważ ta skala ludzi, ta ilość ludzi ich zwyczajnie przerosła. Oni sobie nie zdawali sprawy, z jakim ogromem potencjałem ludzkim czuć się będą musieli się mierzyć. I szybko okazało się, że ta repatriacja nie przebiegnie w taki sposób błyskawiczny, jaki oni sobie założyli. To znaczy po prostu UNRWA, czy organizacja pomocowa wraz z administracją aliancką przewidziały, przewidywały, że być może nastąpi to około roku, może góra do dwóch, tak? I niestety po 1947 roku zdano sobie sprawę, że ta repatriacja nie osiągnęła jakby skutku stuprocentowego, ponieważ wiele spośród tych DP-sów, bo tak nazywano tą społeczność, zdecydowało się jednak... Tak, od angielskiego sformułowania displaced persons, czyli osoby wysiedlone, przesiedlone zwyczajnie wiele osób, wiele set tysięcy osób nadal jednak decydowało się pozostać w strefach okupacyjnych Niemiec. Też warto podkreślić, że blisko 1 500 000, 1 700 000 obywateli zostało jednak mimo wszystko repatriowanych. Wynikało to z różnych oczywiście konotacji. Część chciała wracać do kraju. Część zwyczajnie uwierzyła komunistom, że będzie to normalny kraj i wróciła, ale jak pokazują historie, niektórzy wręcz repatriowali się kilkukrotnie, bowiem to wynikało z ich rozczarowania, a dwa także z misji, które z czasem realizowali. To teraz przejdźmy po tym nakreśleniu tła historycznego do najciekawszego wątku pańskich badań, czyli do tego, jak wielkim poligonem walki dla służb specjalnych różnych państw stały się powojenne Niemcy i jaka była w tym rola Polaków? Rzeczywiście już od pierwszych chwil zakończenia II wojny światowej na terenie okupowanych Niemiec
rozpoczęto przygotowania, właściwie można powiedzieć, że pewne siatki wywiadowcze, także polskie, polskich sił zbrojnych, już wówczas nakładały się na tamtych terenach. Tu mówimy choćby o siatce wywiadowczej drugiego korpusu, ale trzeba sobie zdać sprawę z tego, że przekrój polskiego społeczeństwa na tamtym terenie był ogromny. To także również reprezentacje pewnych stronnictw politycznych, które po wojnie prowadziły akcje wywiadowcze. To było przede wszystkim związane z takim programem łączności z krajem. To znaczy chodziło tu przede wszystkim o to, aby zapewnić jakby obieg, nie tylko obieg informacji, ale także dostarczać choćby już wtedy formującym się polskiemu podziemiu niepodległościowemu zarówno zasoby finansowe, jak i odbierać od nich informacje wywiadowcze. To wszystko było ze sobą powiązane, ściśle współgrało z tą polityką rządu polskiego na uchodźstwie, ale także również, ale nie przede wszystkim, z polityką aliantów zachodnich, ponieważ trzeba sobie też uzmysłowić, że alianci zachodni zdali sobie sprawę z tego, że ze Związkiem Radzieckim nie będzie to tak, jak oni przypuszczali. Ale z tego, co pan mówi, wynika, że zachodnie Niemcy zostały wywiadowczo lepiej zagospodarowane przez polski rząd w Londynie niż przez ten PRL-owski rząd w Warszawie. Czy tak rzeczywiście było? Początkowo rzeczywiście tak było, bo to wynikało przede wszystkim z tego, że przecież polskie siły zbrojne stacjonowały w północno-zachodniej części Niemiec. Dzisiaj, wtedy to była część brytyjskiej strefy okupacyjnej. Były również, tu przede wszystkim mówimy o pierwszej dywizji pancernej, pierwszej samodzielnej brygadzie spadochronowej, czy też części oddziałów drugiego korpusu. I rzeczywiście początkowo te siatki wykorzystywały oficerów, czy też wyzwalanych z obozu, również oficerów Wojska Polskiego, także również oficerów Armii Krajowej do realizacji pewnych zadań. Oczywiście nikogo do tego nie zmuszano, to był wręcz obowiązek, tak, dla tych, którzy przecież, mimo że byli w oflagach czy stalagach, nie zostali zdemobilizowani i zwolnieni ze służby wojskowej. Poza tym to była też wielka chęć po tych jednak mimo wszystko 6 latach okupacji i wojny, chęć włączenia się czynnie w walkę o Polskę. O tym, jak jeszcze wyglądała walka wywiadowcza i aktywność Polaków zamieszkałych w Niemczech po II wojnie światowej, porozmawiamy po chwili muzyki. A z nami w studio dr Łukasz Wolak, historyk, który bada losy polskiej emigracji w zachodnich Niemczech po II wojnie światowej i grę wywiadowczą, która się wokół Polaków i z udziałem Polaków toczyła. Panie doktorze, jak to wyglądało już, kiedy się sytuacja ustabilizowała, Niemcy stały się krajem niepodległym, suwerennym, Republika Federalna Niemiec była Niemcami zachodnimi, obiektem marzeń dla wielu Polaków, ale i obiektem pewnie walki wywiadowczej bardzo interesującej, trochę jak z Jamesa Bonda tam się działo, czy nie? Pewne historie zapewne będzie można było podciągnąć pod te wydarzenia w słynnej ekranizacji. No niemniej jednak one w tych wymiarach raczej technicznych daleko odbiegają od rzeczywistości. I rzeczywiście, kiedy powstała Republika Federalna Niemiec, alianci nadal konstruowali siatki wywiadowcze. To nadal było związane z tą polityką i programami łączności z krajem. I no, tutaj z badanych przeze mnie akurat przypadków można przytoczyć, myślę, że i słuchaczom znanego Wincentego Broniwuj-Orlińskiego, pseudonim Broniwuj, to skądinąd jeden z wielu oficerów walczących w Powstaniu Warszawskim, ale skądinąd bardzo znany szczególnie Polakom w powojennych Niemczech. I tak się stało, że w 50 roku Orliński dostał propozycję utworzenia siatki wywiadowczej na terenie Polski i przedostawania się właściwie przez zieloną granicę wówczas NRD Polska. I rzeczywiście on początkowo nie bardzo chciał wyrazić na to zgodę i poprosił, aby generał Anders osobiście wyraził tą aprobatę, ponieważ to dotyczyło jednak mimo wszystko Amerykanów. On czuł się w obowiązku jako oficer Wojska Polskiego, aby jego dowódca, zwierzchnik wówczas taką zgodę wyraził. Czuł się taka zgoda z Londynu przyszła. On mniej więcej po upływie około pół roku, w 51 roku przygotował pierwszą misję, udał się z nią do Polski przez zieloną granicę.
trafił do Jeleniej Góry. W Jeleniej Górze spotkał się ze swoją wówczas żoną i z tej Jeleniej Góry wyprawił się na spotkania właściwie w kilka miejsc w kraju, Warszawa, Poznań, do miejsc, gdzie przebywali, pracowali jego byli koledzy, koleżanki z czasu Powstania Warszawskiego z oddziału zrzutów powietrznych Komendy Głównej. I rzeczywiście zaczął te misje realizować, pomału wciągał tych swoich kolegów, koleżanki kolegów i mniej więcej to trwało do 1954 roku. Sam Orliński brał udział w trzech znanych nam misjach, z tym, że tą trzecią wręcz przypłacił niemal zdrowiem. To ci cichociemni musieli być znakomicie zakonspirowani, skoro jeszcze w latach 50. nie zostali przez komunistów namierzeni, a wręcz po prostu oczywiście było różnie. Trzeba sobie też zdać sprawę z tego, że bezpieka komunistyczna od samego początku poszukiwała byłych akowców, byłych dwójkarzy, osób z konspiracji podczas okupacji. Niemniej tak się składa, że prawdopodobnie te osoby jeszcze nie znajdowały się, mówiąc potocznie, na widelcu bezpieki. Orliński stosunkowo łatwo do nich docierał. Udało mu się zebrać grupę blisko 40, prawie 50 osób rozproszonych po całym kraju. Z tym, że z jego misją wiąże się jeszcze taka oto sytuacja, ponieważ mniej więcej w 1952 roku, czyli po roku wykonywania tej misji, Orliński zorientował się, że jego ogniwami w siatce na terenie Niemiec są Niemcy. Szybko okazało się, że to są Niemcy, którzy wcześniej pracowali w aparacie bezpieczeństwa III Rzeszy. I on, strasznie zbulwersowany tym faktem, stwierdził, że on z Niemcami współpracować nie będzie, ponieważ jest polskim oficerem, jednak ta przeszłość wojenna odgrywa duże znaczenie, poprosił o przeniesienie. Napisał wprost poprzez łącznika do generała Andersa i rzeczywiście taka zgoda na przeniesienie przyszła. I został przeniesiony do siatki francuskiej, francuskiego wywiadu lotniczego. I jakby drugą część swojej misji kontynuował już pod auspicjami Francuzów. Jednocześnie tym misjom towarzyszyły właśnie żywoty dwóch osób, ponieważ Orliński podczas pierwszej misji zwerbował rezydenta, który później został rezydentem jego siatki. I oni w końcu rozdzielenia się, czyli wystąpienia Orlińskiego z siatki amerykańskiej, nastąpił rozdział. Jego rezydent poszedł na współpracę z Amerykanami i Niemcami z BND wówczas. Natomiast Orliński już funkcjonował u Francuzów. I oni funkcjonują niejako zależnie, ale niezależnie. Wykorzystują mniej więcej te same osoby. Orliński oczywiście podczas kolejnej misji wskazał, że ta osoba jest wątpliwa, działa przeciwko interesowi Polski, więc członkowie tych siatek absolutnie mają się z nim nie spotykać. Panie doktorze, muszę panu przerwać, ponieważ czas nas bardzo niemiłosiernie goni, więc powiedzmy, że wszyscy zainteresowani tą tematyką mogą poczytać na pańskim blogu uchodźcywniemczech.pl. Tak. Bardzo wiele tych i podobnych historii ze szczegółami, a ja chciałem pana jeszcze o jedną rzecz zapytać, ponieważ z całą pewnością zainteresowaniem wywiadu PRL cieszyła się polska rozgłośnia Radia Wolna Europa w Monachium. To na pewno był cel, w którym oni chcieli umieszczać niejednego swojego agenta. Na ile im się to udawało? Oczywiście to odkąd powstała polska sekcja Radia Wolna Europa, rzeczywiście właśnie jeszcze wcześniej, kiedy ona powstała finalnie, polski wywiad PRL rzeczywiście za jeden z celów bardzo ważnych skądinąd obrał sobie rozgłośnie Radia Wolna Europa. To wynikało z tego, że na początku się ten fakt był ukrywany, iż radio jest finansowane ze środków pochodzących od CIA. Z czasem rzeczywiście to było już bardzo, bardzo jasne i klarowne. Poza tym radio pełniło jednak mimo wszystko tą rolę propagandową. To była tuba propagandy, którą bezpieka raz, że musiała zagłuszać. To oczywiście na terenie kraju czyniono, zbudowano ogromne przekaźniki zagłuszające i tym samym byli zainteresowani infiltrowaniem tego środowiska, nie tylko dziennikarskiego, bo przecież znajdowali się tam również przedstawiciele stronnictw emigracyjnych i tak dalej, i tak dalej. My wiemy, że pracował tam między innymi pseudonim Zapalniczka Zdzisław Najder, tak, prawda? Ale czy gdyby tak poszperać, to jeszcze inne takie bombowe informacje by się udało znaleźć? Ponieważ, funkcjonują dwa problemy. Po pierwsze,
pierwsze, bezpieka, myślę, że z końcem lat 80. zniszczyła komplet dokumentów, które dotyczyły Radia Wolna Europa. Więc dla badacza jest to nie lada wyzwanie i problem. Trudno domniemywać, znaczy z moich jakich prywatnych badań wynika, że ten poziom infiltracji był naprawdę spory. I teraz pytanie oczywiście dlaczego. Takie samo pytanie możemy zadać w stosunku do archiwów Departamentu Pierwszego, czyli wywiadu PRL. Dlaczego te materiały, z których dzisiaj korzystamy, są właściwie tylko strzępami spraw, które prowadził wywiad PRL? Ale wy historycy przynajmniej macie jakąś hipotezę na ten temat. Dlaczego? Tak jednym zdaniem. Myślę, że część osób, która po 90 roku mogła znaleźć się w kraju, mogła no, zostać wprost wystawiona, tak? To znaczy jako byli współpracownicy wywiadu. Rzeczywiście ja z nieco pobocznej nieco sprawy... Czyli z lojalności wobec agentów zniszczono te dokumenty, tak? Myślę, że to jest jeden z priorytetów wywiadu. Myślę, każdego wywiadu, w jakim kraju byśmy nie byli. To znaczy ochrona źródeł jest chyba tą najważniejszą wartością funkcjonowania wywiadu. I rzeczywiście, gdybyśmy weszli w rolę w tych funkcjonariuszy, to moglibyśmy rzeczywiście podejrzewać, i być może że tak było. Do dzisiaj w życiu publicznym funkcjonują ludzie niegdyś związani z Wolną Europą, a mający to znaczy sobą funkcjonują, bo kartę. Przecież te osoby są. Oczywiście nie mówimy o pierwszym garniturze radia, czy kolejnym, tak? Bo te osoby rzeczywiście generacyjnie już odeszły. Ale mam na przykład na uwadze dwie postacie, które pojawiają się w Monachium, w okręgu monachijskim, i one mimo wszystko, że nie były związane z Radiem Wolna Europa, to udało mi się odkryć dokumenty, przepastne wręcz, ponieważ okazuje się, że w jednym przypadku to Władysław Kawecki, słynny skądinąd związany z odkryciem masowych grobów w Katyniu, a później pracownik Radia Wanda w Rzymie, był kadrowym współpracownikiem CIC, dzisiaj byśmy powiedzieli kontrwywiadu amerykańskiego, wojskowego, ale również, niestety, co się udało polskiej bezpiece, był kilkuletnim współpracownikiem kontrwywiadu wojskowego WSW. A druga WSW. Postać? A druga postać to niedawno odkryta przeze mnie Marian Litwiniak, który również był członkiem Zjednoczenia Polskich Uchodźców, więc doskonale znał to środowisko. I musimy teraz zainteresowanych odesłać na pańskiego bloga, do internetu, ponieważ tak. Czas naszej rozmowy nieubłaganie minął. Gościem Loży Radiowej był dr Łukasz Wolak, historyk zgłębiający losy polskiej emigracji, polskich uchodźców w Niemczech po II wojnie światowej. Bardzo panu dziękujemy. Dziękuję również. Loża Radiowa.